Zapraszają Iwona Kutyna i Sławek Mierzejewski. Polacy ruszyli na święta. Na początek sprawdzamy sytuację na polskich drogach. Pigułka po 18 jest jakimś rozwiązaniem, przyznaje senator Bijat z Lewicy. A poseł PiSu Radosław Fogiel zaraz po wiadomościach będzie gościem Radia Z. 18. Spory ruch na polskich drogach. Wielki Piątek oznacza świąteczne wyjazdy. Dziś na bieżąco sytuację śledzi dla Was Mikołaj Gronet. Witaj ponownie. Teraz właśnie z nami w studiu. To gdzie najczęściej? Zdecydowanie na głównych trasach jest najgęściej. Przez to mieliśmy dziś wiele kolizji. Autostrada A4 była zablokowana przez kilka godzin w dwóch miejscach. Teraz ruch się już rozładowuje. Niewielkie spowolnienia jeszcze na wysokości Opola i na obwodnicy Krakowa. Na S17 z Warszawy do Lublina. Zator na kilkanaście minut za Kołbielą. Dziś też protesty. Pracownicy firmy logistycznej blokują 74 z Piotrkowa Trybunalskiego do Bełchatowa. To miejscowość Majków Duże. Pamiętajcie też o rolniczej blokadzie na S3. Objazd między Gorzowem Wielkopolskim a Myślibożem. A pogoda wyjazdom sprzyja. Na święta szykuje się ponad 20 stopni ciepła. Ale Karkonoski Park Narodowy przypomina, że to w dolinach, nie w górach. W świąteczne dni spodziewa się jednak tłumów turystów na szlakach. Na Śnieżce jest jeszcze prawie pół metra śniegu, a temperatura spada nawet poniżej zera. Musimy się dobrze przygotować do tej wędrówki. Różnice temperatur są na tyle duże, że rano szlaki mogą być zlodzone, może być bardzo ślisko, a tym samym niebezpiecznie. Te warunki związane z zagrożeniem lawinowym nie mogą być lekceważone. Mówi Radiu Z Monika Rusztecka-Rodziewicz z parku w Karkonoszach. Wciąż obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Politycy rządzącej koalicji zaskoczeni nie są, ale nie kryją rozczarowania ogłoszoną dziś decyzją prezydenta. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, Andrzej Duda odmówił podpisania ustawy, która dałaby dostęp do pigułki dzień po bez recepty wszystkim, którzy skończyli 15 lat. Prezydencka minister Małgorzata Paprocka sugeruje, że gdyby ta granica wiekowa była wyższa o 3 lata, podpis by był. Pytanie więc, czy będzie nowy projekt? Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy przyznaje, że trzeba to przedyskutować. Ja osobiście skłaniałabym się do tego, żeby taką ustawę złożyć, bo lepsze to niż nic. Ale jeszcze raz uważam, że to jest bardzo szkodliwe. Dzielenie kobiet na dorosłe i te, które według metryki dorosłe nie są, tej różnicy wieku w ogóle nie powinno być. Kobieta, która może zajść w ciążę, powinna mieć dostęp do antykoncepcji, koniec i kropka. Według zapowiedzi ministra zdrowia Izabeli Leszczyny, pigułka i tak ma być dostępna na podstawie tak zwanej recepty farmaceutycznej. Teraz już czas na gościa Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka. Zapraszam. Naszym gościem dzisiaj jest Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość, wiceszef Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Na dzień dobry. Właśnie mam dla pana pytanie od kolegów z programu, czyli Michała Korościela i Marcina Sońt, którzy pytają, czy pan jutro pójdzie z koszyczkiem, żeby poświęcić jajeczko, kiełbaskę, pieprz, sól i coś tam jeszcze. Z uwagi na to, że mam niezwykłą przyjemność dzisiaj być z panią redaktor i ze słuchaczami Radia Z, będę dopiero jutro wyjeżdżał na święta, więc obawiam się, że przyjadę na gotowe. O, to pan się nieźle w takim razie w roku ustawił, można powiedzieć. A to wszystko dzięki pani redaktor. No, haha, czyli ja jestem za to odpowiedzialna, że pan nie musi po prostu nic zrobić na święta, nawet nie musi pan po prostu pójść z tym koszyczkiem. No to było taki ocieplaczny dzień dobry. Zastanawiałam się, czy w ogóle o tym rozmawiać, bo w sumie słyszeliśmy, że ludzie wyjeżdżają na święta, Polacy wyjeżdżają na święta, już są w takich nastrojach, chociaż Wielki Piątek też ma taką dość refleksyjną naturę, przynajmniej dla niektórych. No ale jest mocny wywiad premiera Donalda Tuska dla Gazety Wyborczej i zagranicznych dziennikarzy, który mówi tak, no nie chcę nikogo straszyć, ale wojna nie jest już pojęciem z przeszłości, jest realna. I to, co najbardziej niepokoi, to fakt, że możliwy jest dosłownie każdy scenariusz. I takiej sytuacji nie mieliśmy od 1945 roku. No nie jest to krzepiące. No nie jest to krzepiące, ale równocześnie nie jest to, nie oszukujmy się, coś, o czym wcześniej, w sensie mówię w ostatnich miesiącach, kilkunastu miesiącach, byśmy nie słyszeli. Żyjemy w zupełnie nowej od jakiegoś czasu sytuacji. To też nie jest, przecież to nie zdarzyło się wczoraj, nie zdarzyło się to też niestety dwa lata temu. No ja przypomnę słowa wygłoszone w Tbilisi przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, później kraje bałtyckie, a potem może przyjdzie czas na mój kraj, Polskę. I oczywiście dobrze, że premier polskiego rządu stawia sprawy jasno. Ja tylko, niektórzy uznają to za czepialstwo, ja uznam za przywiązanie do prawdy i faktów.
Dwa zastrzeżenia. Jedno, mam nadzieję, że obecnie rządzący w związku z tym podejmą właściwe decyzje, wyciągną właściwe wnioski i będą chociażby kontynuować to, co zostało rozpoczęte przez ministra Błaszczaka, jeśli chodzi o wzmacnianie i modernizację polskiej armii. No będą, przecież takie są zapowiedzi ze strony ministra. No słyszeliśmy bardzo różne zapowiedzi, więc... Ale wydajemy na obronność 4% PKB, no to... I utrzymajmy to. I utrzymajmy, no i utrzymamy to. I utrzymajmy to. Koreańskie kontrakty. I doprowadźmy do tego, żeby koreańskie czołgi były współprodukowane przez Polskę, bo to jest niezwykle ważne i to jest w interesie nas wszystkich. I druga rzecz... No jednak trudna relacja, którą Donald Tusk posiada z prawdą, bo jeżeli on w tym wywiadzie mówi, jak to on ostrzegał, jak wskazywał na zagrożenie Rosji, no pani redaktor, przepraszam bardzo, no kto mówił z mównicy sejmowej, że trzeba działać z Rosją taką, jaką ona jest. Kto, no tak, ale kto wyśmiewał? Nie, no, ale dobrze, kto wyśmiewał? Ale co, no dobrze. 2007, 2008. Ale on właśnie o tym... To nie czytała pani redaktor dokładnie wywiadu. Bo właśnie te lata przywoływał Donald Tusk, twierdząc, że już wtedy ostrzegał. Tak to jest w tym wywiadzie. Proszę spojrzeć. I tyle. Po prostu... Może nie strójmy się w nie swoje piórka. No i jeszcze prezent na święta zrobił pan prezydent, jak to napisał. Taki prezent od prezydenta na święta, tak napisał w mediach społecznościowych marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Andrzej Duda zawetował ustawę dotyczącą tabletki dzień po. To zresztą zapowiadał, że tak będzie, bo miał wiele wątpliwości na ten temat. Jak to napisał Donald Tusk, prezydent nie skorzystał z okazji, żeby stanąć po stronie kobiet, wdrażamy plan B. Ja rozumiem, czy to jednak nie kobiety powinny decydować? Naprawdę, czy to, no, dlaczego tak się dzieje? No? Dlaczego zakładamy, że to... Ja słyszałam te jakieś durne powieści, że to niby kobiety miałyby to łykać jak cukierki. No. Nie, ja nie będę nie mówił o żadnym łykaniu jak cukierki. Znaczy, marszałek Hołownia, to rozumiem, że teraz próbuje nadrobić te straty, które w tym konkretnym elektoracie się pojawiły, kiedy nie chciał poddać pod obrady Sejmu projektów dotyczących liberalizacji aborcji. I teraz tutaj no, konia kują, a żaba nogę podstawia w postaci marszałka Hołowni. A szerzej, no to jest co? No, prerogatywa prezydenta, doskonale o tym wiemy. Ale czy ono nie jest podyktowane przede wszystkim ideologią? Być może jest podyktowana poglądami, być może jest podyktowana, nie wiem, troską o na przykład prawa rodziców, bo to jest sytuacja, która ja tu się nie chcę autorytarnie, jednoznacznie wypowiadać, bo sama pani redaktor od tego zaczęła. Facet, który porusza te tematy w mediach, jest od razu na przegranej pozycji, więc ja tu nie zamierzam absolutnie się wymądrzać. No ale tak, nie da się ukryć, że z tego typu tematami no, wiążą się różnego rodzaju wątpliwości, czy mieszane uczucia. Ale to prezydent taki zatroskany jest, tak? Rozumiem, no, że, ale nie, no, pani redaktor. Że nie ufa po prostu kobietom w różnym wieku, że po prostu będą rozsądne, no bez przesady. Nie, ja myślę, że bierze pod uwagę, rozmaite, czy waży rozmaite racje, bo znowu ale, nie przesądzając, ale chcę dokończyć. Jest dostępne, jest dostępne, ale chcę dokończyć. W Europie, poza Węgrami, no i oczywiście... Ale chcę dokończyć tylko to jedno zdanie, ten jeden przykład, który jest tylko jednym z wielu takich, no, skłaniających do debaty. No, do 18 roku życia jednak istnieje coś takiego jak odpowiedzialność rodziców, władza rodzicielska, no i w związku z tym jest pewien dylemat pomiędzy no, braniem określonych farmaceutyków przez no, osoby jednak niepełnoletnie. I powtarzam, nie rozstrzygam, każdemu zostawiam chociażby taki jeden przykładowy dylemat. A prezydent, to jest jego rola konstytucyjna. Rozważać wszystkie strony danej sprawy. Jest już zapowiedź ze strony pani minister Leszczyny. Zresztą wcześniej była, kiedy pani minister przewidywała, że prezydent się zachowa w taki, a nie inny sposób, że jednak od 1 maja ta pigułka będzie dostępna na receptę, którą będzie mógł wypisać farmaceuta. Będzie rozporządzenie stosowne w tej materii. Jeżeli pani minister Leszczyna tak chciała to robić, to po co było przeprowadzać zmiany ustawowe? No, mniej jest lepiej w legislacji. No, jeżeli można coś zrobić poziomie... Po co była ta ustawa? Trzeba było od razu rozporządzenie wprowadzić, tak? Znaczy nie, ja tutaj akurat nie bardziej się odnoszę do samej koncepcji dobrej legislacji. No, nadpodaż
prawa nie jest niczym dobrym. Więc no, jeżeli pani minister Leszczyna jest teraz taka fafarafa, zrobimy rozporządzenie. Padałoby się uderzyć własne piersi, bo kto jak to, ale wy to tam zmienialiście po prostu ile wlezie. No ale na poziomie, regulacji ustawowych. No zmienialiśmy tam, gdzie nie dało się czegoś zrobić rozporządzeniem na przykład. No to jest zupełnie inna sytuacja. No tworzenie ustawy, a jeżeli nagle wychodzi na cała na biało minister Leszczyna i mówi, a to można rozporządzeniem. To po co się było bawić w ustawę? No, żeby było po prostu, jak to się mówi po Bożemu, żeby było ustawą. Ale jak po Bożemu? No, ale rozporządzenie jest aktem niższej rangi i jeżeli tylko ale minister... Ale sam pan powiedział, niższej rangi, no, ale poza tym, to jest... Ale jeżeli minister ma delegację ustawową... W ogóle, przede wszystkim, żeby nie było w ogóle potrzebna recepta. No tutaj będzie. Będzie to robił farmaceuta. Tutaj muszę postawić pauzę, to nie znaczy się rozstajemy. Radosław Fogiel z nami zostaje. Jako, że nie będzie mógł jutro z tym koszyczkiem pójść, żeby poświęcić pokarmy, więc jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. Jeśli pan jeszcze chciał coś dodać, jeśli chodzi o to, to bardzo proszę. Nie, tylko powiem, że ci z państwa, którzy nas nie widzą, na pewno się nie rozstajemy. Mamy tu taki wielki dzbanek wody, więc spokojnie wytrzymamy długo. A że będziemy lać wodę w takim razie, tak? No, chyba, że to już na poniedziałek lany gotowe. Były szef MON może mieć kłopoty. Były szef MON, czyli Mariusz Błaszczak. A jakież to? No, Tomasz Siemoniak, czyli koordynator służb specjalnych, zapowiada, że zajmie się nim prokuratura, nim, czyli Mariuszem Błaszczakiem, za to, co zrobił w kampanii wyborczej, czyli że ujawnił tajne plany obrony Polski. No. Zagrały w spocie wyborczym partii. To minister Siemoniak, który, przypomnijmy, najsłynniejszym jego działaniem, kiedy był ministrem obrony narodowej, było hurtowe kupowanie tablic Mendelejewa. Za to go ludzie zapamiętali. Za to i z tego, że jest wielbicielem oświecenia. Teraz zwracanie kota ogonem. Czy tak powinien się zachowywać szef MON? Czy to nie naruszało naszej wiarygodności? Dlaczego robiłem ten wstęp? Bo może by się pan minister Siemoniak najpierw dowiedział tego, o czym mówi. Wypadałoby, żeby minister koordynator służb specjalnych wiedział, że jeżeli czemuś została zdjęta klauzula tajności, to nikt nie ujawnił nic tajnego. I wytwórca danego dokumentu, który nadaje mu klauzulę, ma prawo również tę klauzulę zdjąć. I w tym wypadku był to minister obrony narodowej. Ja wiem, co boli ministra Siemoniaka. Boli go to, że Polacy dowiedzieli się, że poprzedni rząd Platformy planował oddać praktycznie pół Polski bez walki. Ale Donald Tusk podkreślił, że strategię bezpieczeństwa, na podstawie której powstał ten plan, to też zatwierdzał prezydent Lech Kaczyński. Ale to jest żenująca próba obarczenia świętej pamięci prezydenta jakąkolwiek odpowiedzialnością. Pan prezydent jedyne, co miał do powiedzenia w tej kwestii, to wezwał rząd, zachęcił rząd do stworzenia strategii i następnie przyjął, zaakceptował decyzję o stworzeniu tej strategii. No prezydent nie uczestniczył w żaden sposób w tworzeniu tego. To jest dosyć obrzydliwe. Donald Tusk już wielokrotnie nie próbował zasłaniać się świętej pamięci prezydentem, bo on się nie może bronić. No, Donald Tusk naprawdę o prezydencie Lechu Kaczyńskim po tym wszystkim, co się działo przed katastrofą w Smoleńsku, po tym, co o nim mówiono, to nie powinien w ogóle na usta brać. Ale na potrzeby partyjne Młocki, to jednak ówczesny minister obrony narodowej, czy Mariusz Błaszczak, pokazywał dokumenty, które przez następne lata powinny być tajne. No taka jest prawda. No, i ale jest to... na jakiej podstawie pani redaktor twierdzi, że one powinny być tajne? A nie powinny być? No, przecież to nie była aktualna strategia, przecież to nie były dokumenty obowiązujące. Ona została już zmieniona dawno przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To były dokumenty archiwalne. No ale to nie podważa naszej wiarygodności w NATO, żeby po prostu... Wie pani redaktor, co podważa naszą wiarygodność w NATO? Mhm. To, co 2 dni temu czy 3 dni temu stało się z polskim generałem, dowódcą Eurokorpusu. Wszczęcie procedury sprawdzającej przez służbę kontrwywiadu wojskowego bez żadnego informowania sojuszników. Dzisiaj gazeta... Nie, słyszeliśmy, że byli poinformowani różnymi kanałami. Tak? Że tak będzie, tak. To ciekawe, bo ja tak nie słyszałem. Dzisiaj gazeta wyborcza, dalibóg nie propisowskie medium, pisze, że to, co się wydarzyło, to jest katastrofa i że sojusznicy nie mieli zielonego pojęcia. A poza niesamowite, tym... Niesamowite, że pan po prostu cytuje gazetę wyborczą. Dlatego ją cytuję, bo jakbym zacytował jakąś inną, to by pani powiedziała, są opinie, gusta i guściki. A co by pan...
Więc proszę to uznać jako ruch wyprzedzający. I dokładnie tam właśnie autor pisze, że nie dość, że byli niepowiadomieni, to jeszcze dało to asumpt zupełnie bezpodstawnie, bo nie ma nic na ten temat w komunikacie Ministerstwa Obrony, do tego, że w zachodnich mediach pojawiły się spekulacje w ogóle o szpiegostwie. No to jest niszczenie naszej wiarygodności u sojuszników, a obym, nie wiem, się mylił, może to mój nadmierny cynizm, bo trochę mi to śmierdzi, że chciano pana generała wymienić, w związku z tym zlecono sprawdzenie, bo wtedy automatycznie mu się wstrzymuje uprawnienie do klauzul tajnych i po prostu musiał zrezygnować. A dlaczego, że tak powiem, potrzebna była ta wymiana? Bo to był pupil ministra Błaszczaka, czy nie o co wiem, chodzi? Znaczy, ja wiem, że to był doświadczony żołnierz. Nie wiem. No, nie wiem, jest nowe kierownictwo MON-u. Być może mają jakąś własną koncepcję. Być może ci generałowie, którzy doradzają ministrowi Kosiniakowi-Kamyszowi, no... Niestety rozpoczynający służbę wtedy, kiedy to nie było takie, no powiedziałbym, jednoznaczne, może oni mu tak doradzili, nie wiem. A co pan myśli, mówiąc, że to nie było takie jednoznaczne, rozpoczynając służbę? No, uważam, że w 2024 roku minister obrony narodowej, ktokolwiek by nim nie był, jest w stanie dobrać sobie grono doradców z wojskowych, nawet bardzo doświadczonych, o wysokich rangach generalskich, którzy nie byli już szkoleni w Moskwie. Adam Bodnar był dzisiaj, minister sprawiedliwości, był dzisiaj rano gościem Bogdana Romanowskiego i mówił o kulisach przeszukania domu pana Zbigniewa Ziobro. No i mówił, że wszystko było przeprowadzone zgodnie z procedurami. Tak, a mówił tak. O artykule 224 Kodeksu Postępowania Karnego, no, ale który to też, został złamany? Ale to są różne też opinie generalnie. Ale to nie jest opinia, to jest jeden krótki artykuł Kodeksu Postępowania Karnego. Mówi tak, osoba, u której się dokonuje przeszukania, musi być powiadomiona i powinna być obecna. Wiemy od rzecznika prokuratury, że takiego powiadomienia nie było. A ja zacytuję rozmowę z Onetem profesor Maciej Gutowski, adwokat, który mówi tak, można dokonać czynności przeszukania także u osoby objętej immunitetem, on chroni osobę, a nie mieszkanie. Ale ja nie mówię, że nie można. Chociaż inaczej uważa profesor Chmaj na przykład, który dla Biura Analiz Sejmowych stworzył taką analizę, że nie można. Ale ja nie twierdzę, że nie można. Ja Petrowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Ja przytaczam artykuł 224 Kodeksu Postępowania Karnego, który mówi, on nie mówi, że można czy nie można, on mówi, że osoba, u której dokonuje się przeszukania, powinna być o tym powiadomiona, powinna zostać jej przedstawiona decyzja prokuratora na ten temat i powinna być obecna. Nic z tego nie zostało spełnione. Jeśli nie może być obecna, to powinna być chociaż osoba przez właściciela lokalu wskazana. Też nic się takiego nie zdarzyło. To są bardzo proste przepisy. Dobrze, a czy w takim razie były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powinien przechować w domu oryginał teczki nadzoru akt postępowania w sprawie dotyczącej śmierci jego taty? No, to nie jest przekroczenie uprawnień? Nie wiem. No, ale to tak na zdrowy jest rozsądek. Do oceny. Znaczy... No. W sprawie śmierci jego ojca, czyli w sprawie, w której... w prokuraturze, a nie w domu prywatnym byłego ministra sprawiedliwości, który był prokuratorem generalnym. No ale to, proszę bardzo, można to ocenić, ale to jest sprawa, w której on miał status pokrzywdzonego, to po pierwsze, a po drugie... I dlatego można to zabierać do domu, a po drugie, tak? Pani redaktor, w jakiej sprawie to przeszukanie miało miejsce? Jak? No w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. No więc, widzimy, no ale przy okazji, jeżeli a przy taką okazji, taczkę, no ale to nie, chwilkę. Czyli co? Weszło tam ABW i nie, bo normalnie to powinno wyglądać tak. Prokurator poszukuje dowodów do konkretnej sprawy, w związku z tym są szukane dowody pod tym kątem. A tutaj wyglądało na trałowanie, to znaczy wejdziemy, zobaczymy, co znajdziemy, a nuż się coś przyklei. To na tej zasadzie ale jak, to można wejść do każdego Polaka. Ale jak przeszukujący zobaczyli taką teczkę, to mieli udawać, że jej tam nie ma generalnie. Bardzo. No przecież mogła leżeć... Ale to na tej zasadzie to można wejść do każdego Polaka i a nuż się coś znajdzie. No to i druga sprawa, bo ja nie chcę specjalnie wchodzić w te szczegóły, bo cała ta sprawa ma oczywisty wymiar polityczny i w oczywisty sposób chodzi o przykrycie kompletnej porażki studni rządu.
Ale drugi przykład. Drugi przykład, o którym trzeba mówić, żeby Polacy wiedzieli, bo to jak ta władza traktuje osoby, no, które mają prawa obywatelskie, które są objęte domniemaniem niewinności, pokazuje, że nikt nie jest bezpieczny. Ksiądz Michał, jak służby weszły, to uprzedzały generalnie, że będą wchodzić do domu Barbary Blidy? Nie. W sprawie Barbary Blidy, no wydaje mi się, że musiała, znaczy ona była w domu. No przecież właśnie o to chodzi. No gdyby minister Ziobro był w domu, to nikt by nie powiedział złego słowa. A przed furtką stała już też kamera, która miała to wszystko nakręcić. No ale pani redaktor, przepraszam. Barbara Blida. Wydarzyła się tragedia. Ale dotrzymano zapisów kodeksu postępowania karnego, które przed chwilą cytowałem, o obecności właściciela lokalu w domu. Powiem więcej. Pan senator Gawłowski. Pamięta pani redaktor? Pamiętam. Służby chciały przeszukać jego mieszkanie, nie było go w domu. I co się działo? Przez ponad dobę policja czekała pod mieszkaniem, aż pan senator wróci, żeby w jego obecności dokonać przeszukania. Takie są standardy. No ale policja też, znaczy służby też weszły na przykład do domu sędzi Beaty Morawieckiej, to też ma immunitet w związku z tym, no też to ale to ja było nie wątpliwe, mówię no. O immunitecie. Ja mówię o obecności w domu tutaj osoby, wobec której toczą się czynności. Ja nie mówię absolutnie nic na temat immunitetu. Mówię o tym, że w każdym z przypadków, który pani redaktor przywołuje, osoba zainteresowana była w domu. A w przypadku ministra Ziobro wejście nastąpiło, kiedy go nie było w domu. Nawet nie próbowano się z nim skontaktować. Pana zdaniem to jest po prostu na bakier jednak z prawem. Taka, no, taka nie procedura. Moim zdaniem. Artykuł 224 Kodeksu Postępowania Karnego. No, każdy słuchacz może sobie sprawdzić. Ale też ciekawą rzecz powiedział pan minister Ziobro, kiedy przyjechał jednak do Polski i miał tam z taką swoją mini konferencję przed własnym domem, kiedy powiedział, że bezpośrednie decyzje co do konkretnych spraw, które zapadały w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, poza jedną podejmowali moi podwładni. Ja nawet w sensie dokumentacyjnym nie uczestniczyłem w podejmowaniu tych czynności, czyli rozumiem, że były minister sprawiedliwości umywa ręce. Winni są Woś, nie wiem kto tam jeszcze, Romanowski, ewentualnie. Znaczy ja nie wiem, czy umywa, no zakładam, no jednak że, tak. Zakładam, że zapytany przedstawia po prostu stan faktyczny. No, jeżeli, nie wiem, z podziału kompetencji w resorcie tak wynikało, no to co, ma mówić, że było inaczej? No, pan minister Bodnar zapewnia, że nie szuka dowodów przeciwko ministrowi Ziobro, byłemu ministrowi, tylko że jego celem jest ustalenie, czy publiczne pieniądze trafiały tam, gdzie powinny były trafić. O. To niech sobie minister Bodnar ustala, tylko niech przestrzega przy tym prawa, bo o jednym złamaniu prawa już mówiliśmy, to niech minister Bodnar odpowie, dlaczego zatrzymanemu księdzu Michałowi O. odmawiano przez ponad 24 godziny kontaktu z adwokatem. Możliwość obecności adwokata przy jakichkolwiek czynnościach jest jednym z najbardziej podstawowych praw obywatelskich. No chyba się ze mną pani redaktor zgodzi. Mhm. Tymczasem na portalu X, dawniej Twitter, obrońca księdza mówił, że po godzinie 6 dostał kontakt od oficera ABW, że toczą się czynności i jego klient zażądał obecności adwokata i od tamtej pory nie mógł się skontaktować z klientem. Prokuratura nie udzielała informacji. Dopiero następnego dnia, około 9 rano, pozwolono mu się skontaktować z klientem. No jeżeli odmawia się dostępu do adwokata, to jak to nazwać? No przepraszam, to nie są standardy zachodniego państwa prawnego. A jaka jest atmosfera w Sprawie i Sprawiedliwości? No przedświąteczna. A nie gęstnieje? Dlaczego miałaby gęstnieć? No, a pan bywał na przykład u Daniela Obajtka w PKN Orlen? Tam u niego w gabinecie? Raz w życiu byłem, jakieś dużo lat temu. Ale to rozumiem, że bo pan Daniel Obajtek został tym prezesem PKN Orlen, z tego co pamiętam, to w lutym 2018 roku. Nie pamiętam, kiedy został, ale no... No bo lista odwiedzających, jak donoszą chyba media... Chyba nawet jeszcze nie byłem posłem wtedy. Aha. No, nie obawia się pan, że został pan podsłuchany, bo to miało być pluskwy jednak, no, czyli podsłuchy.
No ale po pierwsze ja nie mam się czego obawiać, po drugie... No jakby było tylko raz, no to faktycznie, no to może... Po drugie, oczywiście, no, po drugie... Bo lista tych, którzy tam odwiedzali prezesa PKN Orlen, no jest taka pokaźna, no. Ale Krasnodębski, no... Jurgiel, Kruk, Karski, no, Karczewski, Mazurek, o, nawet sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz, proszę bardzo. No, a równocześnie posłowie chyba Nowoczesnej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, również tam bywali senator Platformy Obywatelskiej. Dziwnym trafem tylko jedną stronę sceny politycznej pani redaktor wyczytała. A jak bo pytam o PiS, bo pytam o PiS generalnie. A że, jak sam no, powiedział no, Daniel słyszałam, Obajtek. Słyszałam, że jednak jest tam taka atmosfera, że posłowie, politycy się obawiają, co tam może generalnie wypłynąć. No, co tam, czy zostali na granicy, czy nie zostali na granicy, co może wypłynąć. No, ale jak sam powiedział Daniel Obajtek, no trudno, żeby prezes największego koncernu w Polsce, no nie wiem, siedział i się z nikim w życiu nie spotykał, a jeśli chodzi o te rzekome podsłuchy, które tam miały być założone, no to chyba złożył doniesienie do prokuratury, jeżeli mnie pamięć nie myli, przynajmniej takie były zapowiedzi w tydzień temu. Ciekawe, czy... ciekawe, dlaczego były tam podsłuchy, bardzo ciekawe. Jest pytanie od słuchacza. Którego polityka z koalicji rządzącej zaprosił pan na śniadanie wielkanocne do swojego domu? Tylko proszę bez żadnych wykrętów, mówienie o osobach z PiSu. Życzę wesołych świąt dla wszystkich. To życzę wzajemnie. Wszystkiego dobrego na święta. Powiem tak, że ponieważ to jest, jak rozumiem, pytanie internetowe. Tak. I ta odpowiedź wróci do internetu, to kogokolwiek z koalicji rządzącej bym nie wymienił, tak zupełnie poważnie, no to będzie dla tego kogoś pocałunek śmierci. Ale te barbarzyńskie hordy, które Donald Tusk wychował, darmowo robiący to, co za pieniądze, znaczy, no nie wiem, czy za pieniądze, ale co robił ten człowiek, któremu Platforma płaciła za analizy, który hejtował i później się okazało, że jeszcze... Znaczy, to jest w ogóle świetna historia. Jest facet, któremu udowodniono, no hejtuje, atakuje obrzydliwie w necie przeciwników Platformy Obywatelskiej i Platforma Obywatelska płaci mu za analizy. Ale co lepsze, ten facet ma brata bliźniaka, który uprawia podobną działalność hejterską, tylko na poziomie warszawskim. To jest niesamowite. Pytałam o ale już odpowiadam. A tutaj ale trochę zdryfowaliśmy. Do hejterów. Pani redaktor, mieli, zawsze wpadamy trochę w wątki poboczne, rzeczy, tak? Więc proszę pozwolić. I ten człowiek, któremu Platforma płaciła za tak zwane analizy, okazuje się ma brata bliźniaka, który taką samą działalność uprawia na poziomie warszawskim, atakuje senator Biejat, na przykład kontrkandydatkę Rafała Trzaskowskiego. I co się okazuje? Jemu z kolei Rafał Trzaskowski płaci pensję prezesa jednej ze stołecznych spółek. No co za przypadek. No, mówię ostatnio bracia... o zwolnieniach, no. No przyparty do muru. No ale co za historia. Bracia bliźniacy, obaj dostają pieniądze ze środowiska związanego z Platformą Obywatelską i obaj zajmują się hejtem sieci. A myślałam, ale że dobra, chociaż wracając... raz będzie miło w związku z tym, że jutro jest Wielkanoc i że można jednak chociaż na te dwa dni zakopać ten topór wojenny. Ja wiem, że za tydzień będą wybory samorządowe i że liczycie, że jednak nie stracicie aż tak, jak można przewidywać. No nie wiem, jak przewidywać. No więc, więc kończąc odpowiedź, żeby nie było, że ja się tu uchylam, bo tam słuchacz by specjalnie to zastrzegł. Więc biorąc pod uwagę, że są tacy ludzie w sieci, a jeszcze są do tego całe te barbarzyńskie hordy, które życzą ludziom śmierci, no obrzydliwe absolutnie postacie, te wszystkie, które twierdziły, że Zbigniew Ziobro wcale nie jest chory, no wiemy doskonale, o kim mowa, to kogokolwiek ja dzisiaj nie wymienię z koalicji rządzącej, to będzie dla niego pocałunek śmierci. Więc powiem tak, najchętniej, znaczy czy mógłbym zaprosić Donalda Tuska, ale wcześniej, zanim byśmy siedli do śniadania, byśmy pojechali na stację benzynową, ja bym zapytał Donalda Tuska, gdzie jest to paliwo po 5,19? A jak nie, to płaci rachunek. Niesamowite, że można po prostu za każdym razem wbijać szpilę. Absolutnie za każdym razem, nawet przy okazji Wielkanoc. A w takim razie z PiSu go pan zaprosił na wielkanocne jajeczko. No, z PiSu to wszystkich. Cały klub. Nie mam tak dużego mieszkania. Cały klub. Kolejne pytanie. Według was Donald Tusk funduje Polakom drażyznę na święta? Widziałam nawet taki obrazek, jak to Donald Tusk przebrany jest w przebranie takiego wielkiego zająca. Ja czam jest też z koszyczkiem. No i oczywiście jest odpowiedni
opis tego. Pomijam, że święta kończą się w dniu, gdy zaczyna obowiązywać 5% VAT na żywność, ale czy już zapomnieliście, że rządziliście do 13 grudnia 2023 roku i w budżecie na 2024 rok w ogóle nie planowaliście zerowego VAT-u na żywność? No nie wstydzicie się hipokryzji? Szanowna słuchaczka chyba nie pamięta albo nie sprawdziła, nie ma obowiązku, tego, co tłumaczyliśmy już wielokrotnie. Tego nie wpisuje się w budżecie. Wiadomo było, że ta tarcza będzie przedłużona po prostu ustawowo. No przecież oficjalne stanowisko było, że budżet na rok 2024 będzie bez tarczy antyinflacyjnej. Przecież mówiliśmy o tym na początku roku, kiedy był przyjmowany budżet. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, że zamierzamy ją przedłużać. Podobnie jak chociażby tarczę dotyczącą cen energii, bo to jest od 1 kwietnia. Od 1 lipca Polakom wzrosną ceny energii, bo wydaje się, że rząd nie ma zamiaru przedłużać tych osłon dotyczących taryf. I to jest prawdziwy dramat. To jest prawdziwy dramat, bo Polacy będą płacić więcej i więcej. I jeszcze jedno pytanie jest, no kiedy przestaniecie pajacować, a zaczniecie być merytoryczną opozycją, bo w ten sposób, co teraz robi Mariusz Błaszczak, mówiący co drugie słowo Tusk, no to wyborców wam nie przybędzie. No, przepraszam bardzo. Sama pani redaktor przed sekundą cytowała pytanie, w którym to nie ja powoływałem się na Tuska, tylko słuchaczka. A no, po drugie, czy chcemy, czy nie chcemy, ja mogę nie być fanem tego rozwiązania, no ale fakty są takie, że Donald Tusk jest premierem. No trudno prowadzić komunikację polityczną, nie odwołując się do szefa rządu. No ten zarzut jest, proszę wybaczyć, trochę chybiony. W kampanii wyborczej po prostu mówiąc kolokwialnie, grzaliście absolutnie tym Tuskiem, no i co? No i przegrzaliście, no po prostu. No. Jednak nie udało się zdobyć takiej większości, żebyście mogli rządzić. Też nad tym ubolewam. No dobrze, to skończyliśmy w takim razie. Chyba wypada pożyczyć naszym słuchaczom i słuchaczkom dobrych świąt Wielkiej Nocy. Zdecydowanie. Spokojnych, rodzinnych, wolnych od polityki, o ile tak. To możliwe. O tak, tak. Świąt. No i jeszcze uśmiechniętych może. Przydałoby uśmiechniętych się. I jest duża szansa, że słonecznych. A to jest ewenement w ostatnich latach. To prawda. No dla pana też dobrych świąt. Wszystkiego dziękuję dobrego. Dziękuję bardzo. Radosław Fogiel był z nami, Prawo i Sprawiedliwość, wiceszef Komisji Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.